Dzień dobry, to wasz nowy Tygrys Bobry. Dzisiaj jestem w stroju żołnierza rzymskiego, dlatego, ponieważ mamy stan podwyższonego zagrożenia militarnego, więc postanowiłem się uzbroić, ale że nie mamy tamtych lat, tylko te nasze, więc zmienię hełm na coś bardziej dziejowego i mogę spokojnie przystąpić do testowania nowego smaku w mojej kolekcji. Jest to mianowicie piwo książęce Porter. Piwo ekskluzywne. Więc czytamy naklejkę. Piwne style świata, książęce, kolekcja, Porter. Porter bałtycki. Ekstrakt 20% wagowo. Goryczka IBU 30. Oj. Będzie. Alkohol 8%. 8% przy 30 IBU. IBU? IBU chyba. No, IBU. No. Więc oczywiście buteleczka zwrotna, jak to klasycznie tyskie browary książęce prowadzą. Za co bardzo chwalę. I poczytajmy troszkę poezji. Chwilę z poezją. Niezastąpione. Gdy w XIX wieku Napoleon wprowadził blokadę angielskich towarów, w Europie zabrakło piwa. Skurwysyn. Na szczęście browarnicy z Europy Wschodniej stworzyli mocne, rozgrzewające piwo. Portera bałtyckiego. No, porter bałtycki, no Bałtyk, Bałtyk to wschodni jest, no. No. To jest jednak wschodnia część świata. Jeśli chodzi o Polskę, to porter to jest... No, Bałtyk jest na wschodzie Polski. Gratuluję, panowie. Panowie, gratuluję. Tego intelektualnego... No, czegoś tam. No. Palone słody, nuty gorzkiej czekolady, karmelu oraz delikatna kawowa gorycz. Podawać do wołowiny, do pieczonych mięs i czekoladowych deserów. Oj, czekoladowe desery. 10-12 stopni, wyjąć z lodówki, 20 minut przed spożyciem, ble, 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 ble. Bardzo bym prosił o stworzenie ustawy, w której jest instrukcja otwierania kapsla. Bardzo proszę. Kapsel czarny. Jak diabeł. Cześć diabeł. Składniki. Woda, słody jęczmienne 20%, pilznejski, monachiński, karmelowy, aromatyczny i palony, chmiel goryczkowy, chmiel aromatyczny, odmian lubelski i marynka. Odmian lubelski i marynka? Oj. Ile w tym polskości. Oczywiście patrzę tak z przyzwyczajenia, czy coś jest na dole. Nic nie ma na dole. No tutaj same takie te cuda piszą, łącznie ze znakiem. Typu nigdy nie jeżdżę po alkoholu. No trudno jeździć po alkoholu. To naprawdę trzeba być wyjątkowym cudakiem, żeby jeździć po alkoholu. Już nie chodzi o same
mandaty, ale o sam sposób jeżdżenia po alkoholu, no, no genialne, genialne. Podziwiam wszystkich ludzi, tych rowerzystów, co zbierają złom, co jeżdżą po alkoholu i się wywracają. Ostatnio taki jeden się wywalił pod blokiem, ale u mnie pod blokiem, widziałem go z balkonu, no ale niestety nie miałem włączonej komórki, więc go nie nagrałem. No, no, przykro mi. Lejemy cudaka. A! Słuchamy. No. Coś tam tej kawy czuję. Czuję kawę. No aż taki wyczulony nie jestem na zapach karmelu. Ale kawę czuję. Inkę kawy. Kawę, zwykłą inkę, nie jakieś tam maragoty. Małpich kup. No jak widzimy, piana, piana, piana i jeszcze raz piana. Trzeba będzie spić trochę tej piany. No bąbelkować to, to nie bąbelkuje zupełnie. Jest nieprzeźroczyste. Pokażę tu, pod lampę, patrzcie. Takie chamstwo. Ohoho, lekutko coś tam widać. Ale sami widzicie, że jest całe czarne. Jest, piwo jest czarne. O. O kurde. Ale teraz zrobimy to tak jak fachowiec Tomasz Kopyra. Kapyra, Kopyra. On tu zawsze tak mieszo. Tylko że on ma okrągłe szklanki, ja mam kwadratowe. Muszę to tak zamieszać i teraz będę wąchał. Kawa. Powiem wam tak. Nic nie czuję w nosie. Trochę czuję. Ale już nie kawę. Dlatego, bo czuję tu. To przebiło to. No. Wiem tak, jak ci śmierdzi gdzieś coś z boku, jak się napijesz portera bałtyckiego, to nie będziesz czuł tego zapachu. Próbujemy. Oj, 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 ale poezja, jaj, 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 jaj. Po prostu poezja smaku. Czuć alkohol. Tak jakbym pił jakiegoś drinka. Delikatna słodkość. Delikatna kwaskowość. No i oczywiście goryczka. Ale goryczka... Nie wiem, czy ktoś lubi takie doznania. Miesza się z tym alkoholem. Co powoduje, że piwo nie jest takie aż straszne w tej goryczce. Pomimo, że tu jest IBU 30. No nie? No. Jakbym się na przykład napił nie powiem nazwy, innego piwa, takiego gorzkiego, ale nie tak mocnego alkoholowo, to podejrzewam, że doznania by były inne zupełnie. W każdym razie piwo jest fachowe. O. Fachowe. Smaczne. Mocne. Czemu oni tu napisali, że to z Europy Wschodniej, no? No ja tego nie rozumiem. Chyba, że to... Ja bym to dał Europa Północ? Nie no, Wschodnia. Dobra, niech wam będzie Europy Wschodniej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, no i polecam oczywiście to piwo, bo jest dobre. Jest mocne. Nie jest takie do schlania się, raczej jest do takiego
No, jak film oglądasz na przykład i sobie lejesz do szklanki i sobie tak dziubdziasz po trochu, jest idealnie. Goryczka podnosi akcję. No to pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam do następnych filmów.